Division 2 oferuje przekonującą wizję końca świata. Do takich wniosków doszliśmy w poprzednim odcinku. Ale co następuje później? Według gry miasta stają się terenem objętym specjalnym nadzorem, a na pierwszy front walk zostają wysłani agenci Division. Do tej pory w stanie uśpienia, ale specjalnie wyszkoleni, aby zacząć działania w sytuacjach kryzysowych. Ale na ile wizja współczesnego pola walki w Division 2 ma sens? Jakie są główne zagrożenia przy starciach w mieście? Jest z nami Mikołaj Kamieniecki, rekonstruktor, któremu zadaliśmy kilka niełatwych pytań. Zacznijmy od podstaw, czyli od poruszania się po mieście ogarniętym walką. Bohater gry działa według pewnych zasad gameplayowych. Eksploruje, szuka znajdziek, aktywności, surowców, skrytek z bronią. Gra zachęca do zwiedzania każdej ulicy wirtualnego Waszyngtonu. Ale czy poruszanie się szerokimi alejami i głównymi arteriami komunikacyjnymi to dobry pomysł? Jak robią to prawdziwi żołnierze? Zasadniczo taktyka czarna, czyli walka w mieście, jest jedną z najtrudniejszych tak naprawdę taktyk, najtrudniejszą sztuką do opanowania, ponieważ w mieście zasadniczo z każdego miejsca można trzymać ostrzał. I to już historia walk, nawet w okresie II wojny światowej, podczas kampanii wrześniowej w Warszawie, czy współcześnie Grozny i Sarajewo, pokazuje, że najlepsza dla obrońców jest walka w gęstej zabudowie przy ciasnych uliczkach. A główne arterie służące do komunikacji zarówno cywilów, jak i sił zbrojnych, wojsk, jest jak najczęściej pod ostrzałem. Tak? No Sarajewo, słynna aleja snajperów, gdzie nawet rozdawano mieszkańcom różnego rodzaju wskazówki, jak poruszać się po mieście, żeby nie dostać kulki. Jest to no, oczywiście wymysł growy, tak? Pozwala pokazać piękno miasta, natomiast w rzeczywistości jest to jak najbardziej zaproszenie do zostania tarczą strzelecką. Znaczy, po pierwsze, nie przemieszczałbym się sam, to jest pierwsza zasadnicza rzecz, ponieważ jedynie siła kilku ludzi jest w stanie bezpiecznie poruszać się przez miasto. Tak? Wojna to jest typowo gra zespołowa i nie należy liczyć tylko na siebie. Przemieszczałbym się małymi, bocznymi uliczkami z jak największą ilością osłon dla siebie, czyli tak jak mamy na przykład tutaj, wolałbym się przemieszczać wśród krzaków wyżej położonych niż zabudowa. Tak samo takie miejsca przyciągały moją uwagę jako pierwsze. Oczywiście nie jestem weteranem wojennym i nie mam jakichś doświadczeń z tym związanych, natomiast zasadniczo z każdej strony atak zawsze wybiera się lepszą pozycję do oddania strzału, łatwiejszą do schowania, ukrycia i ucieczki. Okej, czyli coś wiemy o poruszaniu się po mieście, ale w końcu musimy napotkać inne grupy ocalałych. Co wtedy? Division nie utrudnia nam pod tym względem zadania. Sojusznicy świecą się na zielono, nad głowami wrogów pojawia się czerwony znacznik. Ale walka w mieście może oznaczać brak jednego spójnego frontu. Jak często w wojnach współczesnych dochodzi do pomyłek i ostrzelania sojusznika? Zasadniczo od zarania dziejów rozeznanie swój wróg jest problematyczne. Kiedyś rozwiązywano to przy użyciu sztandarów, kolorów mundurów i to takich jaskrawych, jeżeli patrzymy na epokę napoleońską. Tak naprawdę po dziś dzień dochodzi i będzie dochodziło do wymiany ognia między swoimi oddziałami. Teraz dochodzi także taki problem jak wymiana wyposażenia, mundurów, niejednolitość ubrań, niejednolitość wyposażenia. Stara się oczywiście z tym jakoś walczyć. Amerykanie noszą specjalne znaczniki podczerwieni, noszą różnego rodzaju znaczniki elektroniczne, które mają ich teoretycznie odróżnić. Natomiast prawda jest taka, że zwłaszcza w chaosie walki, niezależnie czy jest to miasto, las, czy jakakolwiek inna arena działań,
Nie jest to proste. Walka nie dzieje się na odległość 5 metrów, nie występują znaczniki. Tak jak mówiłem, nawet jeżeli są oznaczenia na mundurach, tak jak teraz obserwujemy w Donbasie, że żołnierze noszą na przykład taśmy pomarańczowe, to nie działa. To nie działa. Adrenalina, wszystko co się dzieje dookoła sprawia, że człowiek strzela do wszystkiego, co się rusza, zwłaszcza jeżeli jest niewyszkolonym partyzantem czy niewyszkolonym bojownikiem, ale nawet doświadczony żołnierz nie będzie szczędził amunicji w rozsądnych ilościach, żeby wyeliminować cel, który jego zdaniem będzie dla niego zagrożeniem. Dobra, uznajmy, że zagrożenie zostało zidentyfikowane i wyszliśmy ze starcia zwycięsko. Czy od razu rzucamy się na zwłoki, by je przeszukać? Division 2 to przedstawiciel gatunku looter-shooterów i sporym elementem zabawy jest ciągła wymiana ekwipunku oraz optymalizacja ustawień pewnych cech i bonusów. Jak często żołnierz zmienia ekwipunek? Czy jest sens podmieniać broń w trakcie walk? Czy lepiej się trzymać jednego modelu broni, który dobrze znamy? Znaczy, po pierwsze rozróżnimy tak, że nawet w wojsku jest żołnierz frontowy, jest powiedzmy komandos, tak? Komandos czy siły specjalne zazwyczaj wybierają sobie same wyposażenie przed akcją. I załóżmy, że istnieje agentura The Division, która szkoli ludzi do działania w różnych warunkach i oni także mogliby sobie dobierać wyposażenie we własnym zakresie przed walką. Oczywiście, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, no to dostosowujemy się do danego warunku, tak? To będzie doskonale widać na strojach, jakie założymy, że żołnierz frontowy ma wyposażenie, które pozwala mu walczyć w oparciu o jakąś logistykę, którą się nie powinien przejmować, tak? On ma mieć suche jedzenie na powiedzmy 3 dni, zapas amunicji, wody. Istniały oczywiście oddziały, tak jak LRRP w czasie wojny w Wietnamie, które potrafiły działać ponad 2 tygodnie za liniami wroga, tak naprawdę bazując o różnego rodzaju survival szeroko rozumiany, tak? Natomiast agent rzucony w wir działań pod tytułem pomocy cywilom musiałby być na takie rzeczy przygotowany i oczywiście także na survival. Posiadałby więcej wyposażenia skierowanego na przenoszenie różnych rzeczy. Żołnierz ma mieć przy sobie amunicję, jedzenie, koniec. To, co pozwala mu przetrwać. W warunkach takich, że po dokonanej akcji ataku, krótkim oblężeniu przez przeciwnika, wycofuje się do miejsca, gdzie może pobrać amunicję. Komandosi bardzo często tego nie mają i taki agent musiałby być przygotowany całością swojego wyposażenia, co zobaczycie później. Powinien być przygotowany na przenoszenie bardziej rzeczy do przetrwania niż amunicji do walki w tym momencie. Prawda jest taka, że musimy rozróżnić żołnierza, a powiedzmy człowieka, który z własnej woli dołącza do walki. Żołnierz z racji tego, że jest, można powiedzieć głupio, elementem jakiejś firmy, którą jest wojsko, otrzymuje odpowiednie wyposażenie, którego nawet jeżeli by chciał, nie za bardzo może zmienić. Tak? W Wojsku Polskim, ale nie tylko, występują specjalizacje. Żołnierze są specjalnie szkoleni do obsługiwania karabinów maszynowych, broni wyborowej, broni wsparcia i tym podobnych. I po pierwsze, nie pozwoliłby im na to dowódca na jakieś zmiany związane raczej z wyposażeniem bojowym. To jest po pierwsze. A po drugie, nawet za bardzo chyba nie byłoby na coś lepszego, co można byłoby wymienić, tak? Osoba, która sama chce dołączyć do działań zbrojnych, oczywiście może sobie na coś takiego pozwolić. Jednak pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy dochodzi do walki, człowiek o tym nie myśli, tak? Tak samo wszystko zależy od zaopatrzenia, dostępu. Jeżeli znajdziemy osobę, która została zabita i chcemy ściągnąć z niej kamizelkę, to zajmuje czas. To nie zawsze jest mile widziane przez współtowarzyszy, tak? Broń, następna sprawa, dostajemy to, co mamy i strzelamy z tego, co mamy. To nie jest tak, że na ulicy leży super wypasione M4, kolimator i te sprawy, o, wezmę sobie. Bardzo często w walkach, zwłaszcza partyzanckich, tak jak w mieście Grozny, takie, można powiedzieć, artefakty w formie właśnie kamizelek, zabawek dla dzieci czy karabinów były po prostu zaminowane. No a to prosta droga do urwania rączek. No dobra, ale ile tak naprawdę żołnierz może nieść ze sobą? W D1
Division. Bohater ma dwie bronie główne, broń boczną, granaty i plecak wypełniony gratami. Taka jest też koncepcja looter shootera. Wiadomo, że w rzeczywistości agent nie zbierałby broni leżącej na ulicy, aby ją później sprzedać. Jakie obciążenie żołnierza na wrogim terenie jest optymalne? Jakie znaczenie ma ergonomia ekwipunku? To może niektórych zaskoczy, natomiast jeżeli chodzi o kilogramy, jakie może człowiek dźwigać na sobie, de facto w wojsku nie zmieniły się od czasów starożytnych, tak? Jest to średnio 30 kg do powiedzmy takiego normalnego, standardowego działania. To oczywiście może być więcej, może być mniej. Wszystko jest zależne od specyfiki prowadzonej walki, tak? Ale załóżmy te 30 kg w oporządzeniu, które z biegiem lat tak naprawdę się zmieniały. Od przenoszenia go razem z rycerzem na koniu, w plecaku, rozłożenia go na czynniki pierwsze w formie pasoszelek, po współczesne zestawy bojowe zawierające wygodne plecaki i kamizelki, tak rozłożone, że człowiek może się czołgać, skakać, jest dostosowany do wielu zadań. Prawda też jest taka, że oporządzenie w tym momencie musi odpowiedzieć na pewne pytanie, co jest dla nas ważniejsze, walka czy przetrwanie, tak? Jest to wyważenie noszonej amunicji, która de facto służy tylko do prowadzenia walki, ale także noszonego ze sobą jedzenia, zapasów wody oraz dodatkowych narzędzi niezbędnych do przetrwania, łopata, siekiera, nóż. Co do ilości przenoszonej broni, powiedzmy tak, życie to nie gra. Standardowo powinno się przenosić broń główną, która w przypadku powiedzmy cywila powinna spełniać jak najlepsze zadania w formie myślistwa i obrony, czyli powiedzmy byłby to karabin czterotaktowy, shotgun, czyli broń powiedzmy do takiej bardziej walki bezpośredniej, tak jak mówiłem wcześniej, raczej straszak na agresora poważnie uzbrojonego oraz broń przyboczna, mała, która w razie utraty głównej broni najzwyczajniej w świecie będzie naszą ostatnią deską ratunku rzeczywiście do obrony. W przypadku żołnierza zazwyczaj jest to po prostu podstawowa broń, karabin, czy to karabinek szturmowy, czy to broń wsparcia i dodatkowe rzeczy raczej rzadko przyznawane jedynie specjalistom od wsparcia, dowodzenia itd. Ale gdy ciągle mówimy o broni i amunicji, może umknąć nam jedno. Walka w mieście, szczególnie na warunkach pokazanych w Division, ma w sobie wiele survivalu. A więc o co najtrudniej w mieście ogarniętym walką? Jakie rady dawali żołnierze, którzy przeżyli brutalne starcia na współczesnych frontach? Znaczy, miasto w ogóle nie jest świetnym środowiskiem do przetrwania okresu wojny, ponieważ najważniejsze jest jedzenie i źródło wody pitnej. W mieście takie zasoby występują w sklepach, w magazynach żywności, różnego rodzaju miejscach, do których my jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni, idziemy, płacimy, wychodzimy. W czasie walk pamiętajmy, że oprócz nas w takim mieście jak na przykład Kraków jest wiele set tysięcy ludzi podobnych jak my, którzy też potrzebują zjeść. Więc to jest pierwszy zasadniczy problem. Pierwszym celem takich osób jest sklep spożywczy, czyli taka powiedzmy Biedronka. Po dwóch, trzech dniach nie mamy co tam się ruszać, tak? Pojawiają się ludzie uzbrojeni, którzy chcą też mieć jakąś władzę iluzoryczną nad danym rejonem i też z bronią przejmują takie miejsce i jest ono dla nas już niedostępne, tak? Chyba, że chcemy mieć kłopoty lub po prostu zarobić kulkę. Problemem jest źródło wody pitnej, tak? Weterani walk w Czeczenii bardzo często powtarzali, że świetnym źródłem wody pitnej jest na przykład, tak jak mamy zestaw muszli klozetowej, jest pojemnik na wodę, tak? Ona jest czysta, też nadaje się do picia. Jest lepszym źródłem niż na przykład woda w kranie, która po prostu po jakimś czasie się skończy. Pamiętajmy, miasto jest pod ostrzałem, są jakieś punkty strategiczne, także związane z zapasami wodnymi, które będą pierwszym celem dla atakujących, bądź będą pierwszą areną walk. Czyli prędzej czy później takie rzeczy nam się skończą. W następnej kolejności są medykamenty. Nie da się obejść bez środków przeciwbólowych, bandaży, różnych takich po prostu dla nas potrzebnych środków. To są rzeczy, które oczywiście możemy magazynować sami i bardzo często to robimy. Natomiast nie zawsze, bo pamiętajmy, no, takie incydenty nie trwają 3-4 dni, nie zawsze będzie to starczyło na długi okres samobójczego tak naprawdę przebywania w tym mieście. Zwróćmy uwagę, że na jaką współczesną wojnę byśmy nie spojrzeli, miasto najczęściej wyludnia się i ludzie uciekają na wieś, gdzie jednak o wszelkie rzeczy związane właśnie z jedzeniem, wodą i jakąkolwiek opieką lekarską są bardziej dostępne. A więc ilość zasobów w terenie miejskim jest ograniczona. Wydawałoby się, że utrzymanie kilku gęb do wyżywienia może być zbędnym ciężarem. Czy w warunkach miejskiego survivalu lepiej być samotnikiem, czy jednak działać w grupie? Ha! Ah!
Division już od pierwszej części mocno stawia akcenty na elementy kooperacji. Gra w singlu nie jest zła, ale w koopie mocno zyskuje. Ten kierunek nie wszystkim się podoba, ale czy samotna eksploracja miasta ogarniętego walką miałaby w ogóle sens? Jeżeli uciekamy, tak, najlepiej być samemu. Jeżeli chcemy zostać i walczyć, tak jak mówiłem, wojna jest grą zespołową, samemu się szybko zginie. Tak naprawdę musimy to rozłożyć na wiele czynników, tak? Czy mówimy o kompanach w formie świeżo wyszkolonych ludzi przez niego? Czy mówimy o innych agentach? Pamiętajmy, nawet odbijanie samolotu z historii na przykład takiej jednostki jak SAS odbywało się w dwie osoby. Samodzielnie agent jest w stanie zrobić niewiele. Jeżeli robimy tak, jak robili cichociemni w czasie II wojny światowej, czyli jest wyszkolony, ma pieniądze, fundusze, ląduje na okupowanym terenie i tworzy sieć partyzancką, no to oczywiście wiadomo, że nie wyszkoli ludzi tak jak jego wyszkoliło, powiedzmy, dowództwo, no ale nadal jest to lepsze wsparcie niż brak wsparcia. W każdej sytuacji liczy się siła ognia, przewaga taktyczna, przewaga czasami nawet psychologiczna. Więcej ludzi to jest większa masa. Nawet jeżeli są uzbrojeni w kije, no to prędzej czy później któryś dobiegnie i zaatakuje, tak? Więc nie ma takiej możliwości, żeby agent działał w zupełności sam. Para to jest minimum. I wynika to z bardzo prostej rzeczy, z bezpieczeństwa. Po prostu działanie samodzielne jest zbyt narażone, sprzęt i wyszkolenie człowieka nierzadko zbyt cenne do stracenia i jakiekolwiek próby samowolki w ogóle w historii kończyły się najczęściej śmiercią. Do jakiejkolwiek akcji jest wysyłany oddział i to nie musi być 15 osób, ale oddział. I wszystko pięknie, ale w Division 2 pamiętajcie o jednym. W Dark Zonach chciwość zepsuła niejednego agenta.